Witam wszystkich widzów Tajemitów. Zapewne większość z Was, drodzy widzowie, oglądała film Egzorcysta i jego późniejsze części. Ten i inne filmy zapoczątkowały pewien wyrafinowany nurt w horrorze, który opiera się na faktach. Wiedzieć należy, że na poziomie duchowym trwa potężna wojna między zwolennikami szatana i zwolennikami Boga. Bywa tak, że do otwartej walki dochodzi również tutaj, na Ziemi. Wtedy straty są znaczne, zarówno po jednej, jak i drugiej stronie. Ojciec Malachi Martin w swojej książce Zakładnicy Diabła opisał właśnie takie przypadki księży egzorcystów pokonanych przez demony. I jeżeli komuś się wydaje, że opisane w jego książce przykłady opętania daleko wykraczają poza realia tego świata, to ma rację. Gdyż to, o czym czytamy w tej książce, jest po prostu nie tyle ciekawe z punktu widzenia badania religii, ale wręcz niebezpieczne. Przedstawione w niej postacie ojców egzorcystów, poranionych fizycznie i psychicznie, dają do zrozumienia, że przeciwnik to nie filmowy demon, ale potężna zła istota, która nie cofa skutków użycia fizycznych i psychicznych ataków na egzorcystów. Spotkania w walce z demonami są jakby chlebem powszednim dla wybranych księży egzorcystów. To silni wiarą słudzy Boga, którego nienawidzi szatan. Śledząc losy egzorcystów, można zadać sobie pytanie, czy doszło kiedyś do starcia samego szatana z egzorcystą? Ojciec Gabriel Amort, który zmarł w 2016 roku, był najsłynniejszym egzorcystą na świecie, ponieważ oficjalnie reprezentował Watykan i osobiście mówił o egzorcyzmach wiele rzeczy, o których nikt wcześniej nie słyszał, gdyż dotąd starcia z szatanem i jego armią demonów Watykan starał się utrzymywać w tajemnicy, choć raczej bardziej pasowałoby tutaj określenie, że starał się po prostu o tym nie mówić. Odkąd ludzie zaczęli wierzyć w demony i złe duchy, wypracowali sposoby na powstrzymanie ich przed krzywdzeniem ludzi. Opowieści o demonach i opętaniu przez demony w takiej czy innej formie można znaleźć na całym świecie, w wielu różnych religiach, kulturach, a środki zaradcze przeciwko nim są tak różne jak ludzie, którzy w nie wierzą. Jednym ze środków zaradczych jest praktykowanie egzorcyzmów. Kiedy ksiądz lub inna istota związana z religią toczy walkę twarzą w twarz z ciemnymi siłami, których nie potrafimy zrozumieć. Takich egzorcystów spotyka się w każdej religii, a egzorcyzmy występują we wszystkich kulturach na świecie, które oficjalnie lub nie walczą ze złem. Jednym z najbardziej płodnych i odnoszących sukcesy z tych wojowników przeciwko siłom zła był człowiek, który był niegdyś głównym egzorcystą Watykanu. Jako jedyny do tej pory znany egzorcysta, który podczas swojej długiej kariery stawił czoła samemu szatanowi. Ojciec Gabriel Amort urodził się w 1925 roku i zmarł w 2016 roku. Urodził się w Modenie, Emilia-Romagna, Włochy. Gdy miał zaledwie 10 lat, zdał sobie sprawę, że chce zostać księdzem, po czym długo i wytrwale studiował teksty chrześcijańskie. W 1954 roku został w końcu księdzem rzymskokatolickim. Wtedy wyrosło w nim przeświadczenie, że jego największym zadaniem do spełnienia nie będzie głoszenie kazań w kościele, ale walka z samymi demonami. Aby poznać dobrze wroga, ojciec Amort zagłębił się w najbardziej skryte przez kościół starożytne dzieła, traktujące zło jako istotę. Zaczął studiować tradycje i obrzędy egzorcyzmów jako praktykant u ojca Candido Amantiniego, stopniowo wspinając się po szczeblach kariery, aż w 1986 roku został głównym egzorcystą całej rzymskiej diecezji. Następnie założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów. Oprócz swojej reputacji oficjalnego egzorcysty Kościoła katolickiego, Amort był znany jako bardzo otwarty i szczery towarzysz swojej niezwykłej pracy. Dużo opowiadał o obrzędach egzorcyzmów, o których wcześniej nic nie wiedziały szerokie kręgi społeczeństwa. Powiedział, że jego sesja egzorcyzmów trwa tylko około 30 minut, ale jest powtarzana tak długo, jak to konieczne, a w ciężkich przypadkach nawet kilka lat. Zwykle pomagało mu czterech asystentów, których zadaniem było monitorowanie pacjenta. Większość rytuałów odbywała się w specjalnie wygłuszonej sali, położonej z dala od ulicy, aby krzyki i jęki opętanych nie były słyszalne na zewnątrz.
Według Amorta czasami podczas egzorcyzmów pomagają zwykłe modlitwy, a ofiara siedzi cicho i spokojnie. Ale zdarzały się przypadki, gdy ofiara była związana, aby nie skrzywdzić siebie i innych, a podczas ceremonii taki opętany człowiek krzyczał, pluł, wykrzykiwał obelgi i mówił w nieprzyzwoitym języku. Wśród narzędzi Amort używał krucyfiksów, wody święconej, konsekrowanego oleju, modlitewnika, a także wizerunku papieża Jana Pawła II, co szczególnie doprowadzało demony do szału. Amort napisał dwie książki o swoim zawodzie, w których opowiada swoją historię. Opisał w nich również różne praktyczne przypadki nauczania Kościoła na temat egzorcyzmu i demonologii. Był także wielkim fanem wspomnianego egzorcysty i wierzył, że jest on bardzo dokładny w przekazie. To było niezwykłe i nieortodoksyjne słyszeć to wszystko, ponieważ wcześniej Kościół zwykle milczał na ten temat, spychając temat egzorcyzmów do cienia. Ale ponieważ Amort odnosił wielki sukces, nikt go nie powstrzymał przed przekazywaniem światu tego, co się działo w trakcie egzorcyzmów. Do czasu swojej śmierci w 2016 roku podobno wykonał oszałamiające 160 tysięcy obrzędów egzorcyzmów i często powtarzał, że w naszych czasach trzeba to robić coraz częściej. Jego zdaniem współcześni ludzie często odrzucają Boga i sami zapraszają demony do swojego życia. Jak mówił, ludzie stracili wiarę, ale jej miejsce zajęły przesądy. Magia, satanizm, szamanizm czy plansze na seanse spirytystyczne, które otwierają drzwi demonom w naszym świecie. Amort również często karcił wschodnie praktyki duchowe, takie jak yoga, nazywając ją satanistyczną, potępiając satanistyczną muzykę rockową i zbeształ serial o Harrym Potterze, ponieważ faworyzuje satanistyczną magię. W oczach Amorta współczesny świat jest pełen sztuczek i pułapek szatana, a demony wkraczają w nasze życie na różne sposoby, aby zepsuć ludzi. Według Amorta osoba może być opętana przez kilka demonów naraz, a czasem nawet około setki. Takie przypadki wymagały bardzo skomplikowanych egzorcyzmów, a czasami ofiary ledwo żyły pod koniec testów. Amort wypędził wiele demonów, a kiedyś stawił czoła samemu szatanowi. Ten incydent został opisany w książce Diabeł się mnie boi, życie i dzieło najsłynniejszego egzorcysty świata, napisanej przez bliskiego przyjaciela i współpracownika ojca Amorty, ojca Marcello Stancione. Stało się to w 1997 roku, kiedy chorowicie wychudzony młody człowiek został przywieziony z małej wioski do kwatery głównej Amorta w Rzymie. Amort, zanim przywieziono owego człowieka, wyczuł, że coś złego zaczyna czaić się w jego kwaterze, a kiedy wniesiono chudego w podartym ubraniu człowieka, od razu poczuł, że emanowało z niego potężne zło. Rozchodziło się od niego jak ogromna, gigantyczna fala. Było to uczucie bardzo przytłaczające, ale znane ojcu Amort. Znane, ale nie aż takie, jakie odczuł dzisiaj. Kazał położyć opętanego na łóżku, a kiedy ten zaczął się opierać i warczeć, ojciec Amort kazał związać go liną. Wtedy Amort podszedł do wychudzonego wieśniaka i wymówił na głos imię Jezus. To sprawiło, że ofiara natychmiast oszalała. Wieśniak zaczął krzyczeć, drgać, wykrzykiwać przekleństwa po angielsku i włosku, pluć, próbować rozwiązać liny, mówić w spak i tym podobne. Potem Amort zaczął czytać modlitwy i mężczyzna stał się jeszcze bardziej szalony. Ale to, co najbardziej przeraziło Amorta, to nie jego zachowanie, ale odpowiedź na pytanie, do kogo należysz, zadane przez Amorta wieśniakowi. Krzycząc i wyjąc, demon rzucił się do przodu i spojrzał dziko wprost na niego, powodując, że usta młodzieńca śliniły się. Powiedz mi swoje imię, dzień i godzinę swojej klątwy, ciągnął Amort. Mężczyzna spojrzał na niego i wściekle warknął. Jestem Lucyfer. Amort był zaskoczony. Nie spodziewał się otrzymać tak przerażającej odpowiedzi. Był jednak przekonany, że będzie musiał stoczyć z nim walkę tak długo, na ile będzie miał siłę. Demon kontynuował swoje próby, zmuszając opętanego mężczyznę do odwrócenia głowy i przewrócenia oczami. Więc siedział z wygiętymi w łuk plecami przez około 15 minut. W
pokoju zrobiło się bardzo zimno, a na oknach i ścianach utworzyły się kryształki lodu. Amort przez cały ten czas nieustannie nakazywał demonowi opuszczenie ciała właściciela, po czym ciało młodzieńca napięło się tak bardzo, że stało się twarde i zaczął lewitować. Przez kilka minut unosił się w powietrzu na wysokości 1 metra. Następnie ofiara ponownie upadła na łóżko, a diabeł przyznał się do porażki, podając dokładny dzień i godzinę opuszczenia ciała opętanego. Nie jest jasne, w jakim stopniu to wszystko odpowiadało rzeczywistości, ale w stancjonie wszyscy twierdzili, iż wszystko opisane jest całkowitą prawdą, co potwierdzali naoczni świadkowie. Zupełnie inne miejsce. Kobiety i mężczyźni są histeryczni. Krzyczą, szczekają jak psy, plują przekleństwami i wiją się pod dotknięciem krzyża na głowie. A potem znów zachowują się jak zwykli ludzie. W ten sposób odbywa się standardowy rytuał egzorcyzmu pastora Boba Larsona. Amerykański pastor i egzorcysta Bob Larson przeprowadził w swojej karierze ponad 40 tysięcy egzorcyzmów od opętanych osób. W ciągu ostatnich kilku dekad Larson widział wiele bardzo dziwnych i przerażających rzeczy, które trudno było logicznie wyjaśnić. Wśród nich był przypadek, gdy obsesyjna, wychudła kobieta ważąca zaledwie 40 kg podczas ceremonii egzorcyzmów nagle nabrała niesamowitej siły. Złapała mężczyznę obok niej, który był 2 razy od niej wyższy i rzuciła nim przez pokój, jakby ważył nie więcej niż butelka wody. Larson publikuje niektóre z tych ceremonii na swoim kanale YouTube i trzeba powiedzieć, że wyglądają szokująco. Opętani w nich ludzie krzyczą, jakby z silnego bólu, wiją się na podłodze, wykrzykują brudne przekleństwa i złorzeczenia. Pastor Larson prowadzi ceremonię egzorcyzmów w swoim prywatnym kościele, duchowej wolności. Ale jeśli zostanie wezwany, jest gotów udać się do dowolnego kraju, aby odprawić rytuał. Larson mówi, że ta wychudła kobieta była w życiu bardzo nieśmiała i posłuszna, ale czasami przychodziło jej coś, co było wyraźnie czymś więcej niż tylko problemem psychicznym. Miała bardzo dramatyczne wybuchy. Kiedy zidentyfikowaliśmy jej demona, kazaliśmy mu opuścić tę kobietę, po czym zaczął się opierać. Kobieta straciła kontrolę nad swoim ciałem i zaatakowała tego mężczyznę, opowiada Larson. W innym przypadku pastor Larson przeprowadził ceremonię na kobiecie o imieniu Kate, którą ledwo powstrzymało kilku silnych mężczyzn i która próbowała zaatakować samego Larsona, ale w ostatniej chwili zdołała się powstrzymać. Sceptycy często wyśmiewają takie rytuały, nazywając egzorcyzmy pseudonaukowym wymysłem wraz z astrologią, a kobiety mają obsesję na punkcie zwykłych histeryczek. Larson jednak zdecydowanie zaprzecza takim założeniom. Wykonywałem tego rodzaju rytuały od 40 lat. Wyobraźcie sobie, jakby to było możliwe, gdyby to wszystko było fikcją. I co, oszukiwałem tych ludzi? Gdyby to było fałszerstwo, zostałoby ujawnione dawno temu, mówi Bob Larson. Ojciec Amort mówił, co uwiecznił w swojej książce Zakładnicy Diabła ojciec Malachi Martin, że egzorcysta, zarówno świecki jak i duchowy, nigdy nie powinien stawać naprzeciw demona sam w sensie pojedynku, gdyż zawsze będzie na przegranej pozycji. Zamknięte zakony są pełne wpatrzonych w okno księży egzorcystów, którzy przegrali bitwę z demonem tylko dlatego, że walczyli w swoim imieniu, a nie w imieniu Boga. I można na religiach wierzać, co się chce, mówić, co się chce, niszczyć, palić, rozsadzać od środka, ale jedno imię powala wszystkie stworzenia we wszechświecie na kolana. Jezus Chrystus z Nazaretu. Tak jakoś się to ustanowiło, że są nad nami moce, względem których jesteśmy jak pył w kosmosie. I są to moce zarówno dobre, jak i złe. To one mają na tyle siły i nieziemskiej energii, żeby się ze sobą ścierać. My ludzie natomiast, mając wolną wolę, możemy się tylko określić, po której stronie staniemy i w czyim imieniu podejmiemy walkę na miarę swojej wiary, zdolności, sił psychicznych i sił fizycznych.